Zgodnie z tradycją, do miejsca docelowego docieramy w nocy. Z tego powodu położoną nad Morzem Jońskim Sarandę poznajemy dnia następnego. Na początek udaliśmy się na promenadę, przy której znaleźć można pozostałości starożytnego miasta Onchesmos, powoli zabierane przez morze. Następnie wstąpiliśmy do restauracji Krahu i Siponis, aby spróbować owoców morza. Ponad Sarandą góruje twierdza Lekuresa. Działa tutaj restauracja, z której roztacza się widok na jezioro Putret, Korfu, a także Sarandę. Zamek Le Courcy został wzniesiony w 1537 roku przez sułtana Sulejmana Wspaniałego. Jeszcze w tym samym roku Imperium Osmańskie zdecydowało się zaatakować położone naprzeciw Sarandy Korfu. Choć kontrolowanej przez Wenecjan wyspy zdobyć się nie udało, to sam atak przyczynił się do zawiązania Ligi Świętej, która rok później poniosła klęskę w bitwie morskiej pod Prewezą. Tym samym Turcy weszli w posiadanie wysp na morzach Adriatyckim, Jońskim i Egejskim. Poniżej zamku znajdują się bunkry wybudowane za rządów Envera Hodży. Kilometrów na południe od Sarandy położone jest jezioro Buzy, a nad nim starożytne miasto o takiej samej nazwie. Przed chwilą widzieliście wieże weneckie, również świątynię z czasów greckich, świątynię Asklepiosa. Teraz znajduje się w Amfiteatrze Rzymskim. Znajdujemy się przy pozostałościach baptysterium i chrzcielnicy z VII wieku naszej ery. Niby tutaj powinna być jakaś fontanna, ale za bardzo jej nie widzę. Ale chociaż umocnienia się zachowały.
Przechodzimy przez zachowany fragment bazyliki z VI wieku naszej ery. Kolejna brama, tamta była jeziorna, tym razem jest brama lwa. Akropol, czyli wzgórze. Znajduje się tutaj twierdza wenecka i Muzeum Butryntu. Uciekając przed deszczem, udaliśmy się do restauracji Livia, serwującej małże z jeziora Butrynt. Ostatniego dnia naszego pobytu w Sarandzie udaliśmy się do restauracji Labria, w której spróbowaliśmy owoców morza. Wieczorem odbyliśmy także przejażdżkę na kole młyńskim, z którego podziwialiśmy panoramę miasta. Na sam koniec usiedliśmy w jednym z lokalów wywodzącej się z Kosowa sieci Proper Pizza. Zamówiliśmy pizzę crudo i macho z ziemniakami.